50 dni prac archeologicznych przy Opolskiej Katedrze za nami. Śledziliśmy je od samego początku. Było tutaj na pewno bardzo wiele momentów takich, o których za moment opowie nam kierująca tymi pracami Magdalena Przysiężna-Pizarska, które zapewne w pamięci opolskich archeologów pozostaną. Pani doktor, tak jak mówiliśmy, to były na pewno momenty bardzo trudne, bardzo ciężkie, ale pewnie niezwykle ekscytujące. Jak dzisiaj po tych 50 dniach patrzy Pani na tę pracę i to, co zostało tak naprawdę tutaj odkryte? No myślę, że nikt nie spodziewał się aż tylu pochówków, aż takiej głębokości, bo jesteśmy prawie na 2,5 metra, gdzie jeszcze zaznacza się tylko ślad fundamentów, nie mamy ich w pełni odkrytych, ale już wiemy, że jesteśmy w ostatniej warstwie pochówków, mamy ich w sumie 36, no i zaskakiwały nas bardzo często, a ten ostatni pochówek z 1 lipca zaskoczył nas ogromnie, dlatego że jest wyjątkowy. To za chwilę o nim powiemy, natomiast wróćmy do tej historii, do tego momentu, kiedy właściwie kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią nagle, tuż przy katedrze, zostają odkryte szczątki, zostają odkryte inne także rzeczy związane z tymi osobami, które tam zostały pochowane. No, mieliśmy wspaniały przykład różańca, który był owinięty dookoła dłoni wraz z takim niewielkim szkaplerzykiem. Mieliśmy monetki, mieliśmy w paciorki przy ozdobie z brązu. Mieliśmy również pochówki, które nie były wyposażone, ale to jest związane z tą taką tradycją, która bardzo długo jeszcze funkcjonowała u nas. Zresztą my też swoim bliskim zmarłym dajemy takie drobne rzeczy, ale nie zawsze. Czasem są te pochówki bez specjalnego wyposażenia. Były to pochówki też od tych najstarszych do najmłodszych poukładane warstwowo. Część z nich znajdowała się bezpośrednio w tym naszym wykopie ułożona, tak jakby idealnie dopasowana do wnęki, a część, ta już starsza, była troszeczkę niedopasowana, to tylko dlatego, że te pochówki były tutaj wcześniej niż obecne założenie kaplic. No właśnie, mówiła Pani mi tych kilkadziesiąt już dni temu, że to mogą być szczątki osób z XVII nawet wieku. Teraz jak już jest Pani prawie 2,5 metra tam na tej głębokości, jak to wygląda i rzeczywiście to jest zupełnie okiem laika ciężko to stwierdzić, ale na pewno okiem fachowca zupełnie i inny pochówek niż ten, o którym opowiadała mi Pani właśnie na początku. Tak, oczywiście, bo to są wcześniej były pochówki, które, tak jak mówiłam, były dostosowane właściwie do tej wnęki przy katedrze, natomiast później pojawiły się pochówki, które funkcjonowały, czy cmentarz funkcjonował zanim powstały kaplice, czyli jeszcze z tej części kolegiaty. I my dobrze wiemy, że cmentarz przy kolegiacie był. Jak przy każdym zresztą kościele. I tutaj te pochówki są niszczone przez układ kaplic. Mur stoi bezpośrednio na nogach, albo niszczy głowę, czy klatkę piersiową. I one też wyglądają inaczej, ponieważ jest to układ warstwowy, to po pierwsze. Jest 6 warstw pochówków, 3 warstwy nasze archeologiczne. Natomiast jest to układ też rzędowy. Czyli nie dopasowywano do wnęki, tylko już układ jest pochówków w rzędach. To Panią w pewien sposób zaskoczyło i Pani ekipę? No właściwie zaskoczyła nas tylko ilość, bo tak naprawdę spodziewaliśmy się cmentarza. Wiedzieliśmy, że on tutaj będzie i ten wcześniejszy, i ten późniejszy. Natomiast ogromna ilość pochówków, 36, no plus jeszcze te osoby, które były tak jakby podwójnie, bo mamy 2 przykłady kobiet będących w ciąży. Więc taka smutna troszeczkę historia. No ale tutaj to dzieciątko też zostało zanotowane przez nas jak najbardziej. I to były takie kobiety, które miały urodzić za chwilę. Czyli nie była to wczesna ciąża, tylko raczej już taka już zaawansowana. Część z nich znajdowała się na trumnach, część z nich znajdowała się bez trumien, bo nie mamy ani śladów w pozostałości drewna, ani gwoździ, nic, co by sugerowało obecność. Z czego to mogło wynikać? To też jest zastanawiające. Znaczy, tutaj trzeba złożyć 2 rzeczy. Po pierwsze, pochówki znajdują się w bliskości kościoła. Nie mówię o tym istniejącym o katedrze, tylko o wcześniejszym kościele. Więc też chowano ludzi, którzy mieli znaczenie dla społeczności tutaj w Opolskiej. To były osoby zajmujące się pewnie rzemiosłem, jakoś osoby wysoko postawione. I ta
ten brak trumien no, troszeczkę poddaje w wątpliwość ich pozycję społeczną, bo zazwyczaj wszystkich tych możniejszych chowano, czy znaczniejszych chowano w trumnach. Natomiast w tym wypadku to jest znak zapytania. No ale nie wszystko musiało być uregulowane. Część z tych osób mogła po prostu spocząć w miejscu poświęconym i już. Być może w momencie, kiedy zbliżymy się do murów samego kościoła, tego wczesnego kolegiaty, wtedy okaże się, że tutaj ta hierarchia miała większe znaczenie niż w tym wypadku. A dwa ciała tam ze sobą tak mocno sklepione, cóż to może być za historia, co mogło się w tym wypadku wydarzyć? No, to jest ciekawa historia rzeczywiście, ponieważ mamy układ nietypowy. Jest to układ nie tylko dwóch osób, bo wszystkim się wydaje, że jeżeli spoczywają dwie osoby w trumnie, no to jest albo matka z dzieckiem, albo żona z mężem, może tak być, ale ten układ nie jest typowy też z innego względu. Mężczyzna ułożony jest na klatce piersiowej, tak właściwie półbokiem, ale ta pierwsza część, ta partia pierwsza spoczywa zdecydowanie na klatce piersiowej na ziemi. Natomiast druga część, czyli od kości udowych, miednicy, ona jest tak jakby odwrócona troszeczkę. Nogi założone na siebie i kobieta, która spoczywa w takim układzie jak w układzie tanecznym właściwie. Czyli jemu na ramieniu, ale po drugiej stronie, czyli po tej. Tak jakby ją przekręcał do tańca. Więc to jest układ też zaskakujący. Czy w tej symbolice właśnie może być, może znaczyć? Już się z tym pani spotkała? Nie, to jest po raz pierwszy. Rzeczywiście pierwszy taki układ, który sugeruje tą więź bardzo mocną, bliską, ale specyficzną. Dlaczego tak zostali pochowani, tego jeszcze nie wiem. A to nie jest przykład Szekspira i Roma i Julii? może być to układ, bo to jest układ inscenizowany. Oni sami się tak nie ułożyli. Nie, że zmarli w takiej pozycji i ułożono ich do grobu. To pochówek został zainscenizowany przez tych, którzy chowali ich. Więc to też jest pochówek beztrumny, ale na marach, bo ślady drewna zostały znalezione w okolicach miednicy i stóp, tam gdzie jest koniec właściwie trumny, gdzie jest koniec jamy grobowej, nie trumny właśnie. I brak gwoździ, brak też okładzin, jama grobowa, która jest mniejsza de facto od ich układu rzeczywistego. Jak się patrzy na nich, to twarzami skierowani są w swoją stronę i tak jakby kobieta wstydziła się tego wszystkiego, co mogło się między nimi wydarzyć i chowa głowę, spuszczając wzrok. To jest niesamowite. Wygląda na to, że to mogły być osoby w, nie wiem, młodym wieku i mógł tu popełniony zostać, nie wiem, mezalians. No jakiś mezalians, jakiś taki czyn niegodny, bądź jakieś rzeczy religijne mogły w to wchodzić. No nie tylko w przypadku osób młodych dopuszczano się mezaliansów i różnych takich historii. Tutaj ze względu na stan zachowania kości, ze względu na procesy obliteracji, które zaszły właśnie na czaszce, możemy się sugerować tym, że to nie są osoby młode. Że to są osoby, które już pewien etap mają za sobą, mogą być to osoby po 50. I tutaj historia rozwija właściwie wachlarz możliwości, bo do wszystkiego mogło dojść tak naprawdę. Układ jest specyficzny i jest nietypowy. To jest wyjątkowa rzecz, jedyna w swoim rodzaju w takich w ciągu swojej pracy archeologicznej na cmentarzyskach, a tego czasu troszeczkę już upłynęło. Jest to pierwszy przypadek. Pani doktor, no kusi mnie jeszcze od razu pytanie, czy to są, jak to się mówi, pochówki naturalne, ktoś umiera naturalnie, czy też właśnie, nie wiem, te szczątki, które Państwo tutaj odkryli, mogą wskazywać na przykład na, nie wiem, ofiary wojny, na morderstwa, na coś, co budziłoby to troszkę inną jakąś wizję tego, kto może tu być pochowany. Niż ten romantyzm. To też by było romantyczne. Ofiary wojny nie wydaje mi się. Będą świadczyć o tym ślady na kościach, ponieważ no, jeżeli ktoś ma uraz w tkankę miękką, gdzieś w okolice podbrzusza czy serca, my tego nie zauważymy, ponieważ ślady, które możemy odczytać, to są ślady na kościach. Jeżeli została im podana jakaś trucizna, no to jest szereg specyfików, które mogą zachować się jeszcze w kościach, oczywiście, i jeżeli poddamy je badaniom, może to coś nam wyjaśni. Natomiast oni jeszcze leżą, spoczywają w ziemi, więc moment, kiedy my będziemy te kości wyciągać z ziemi, analizować, sprawdzać każdy najdrobniejszy szczegół, czy tam nie znajduje się
się właśnie jakiś uraz, to wtedy dodatkowo będziemy tą historię uzupełniać o te dane, bo zobaczymy to na kościach. Dokonamy prześwietleń tych kości. Może się okaże, że coś wewnątrz jest, ślady chorobowe jakieś widoczne, które obecnie w tym układzie, w tej pozycji, w której spoczywają, mogą być dla nas nieczytelne. Możemy znaleźć elementy chociażby jakiegoś noża czy grotu, który został właśnie też w warstwie zachowany i to będzie ślad zbrodni, która na nich została dokonana. Ale pierwsze już te badania też już są prowadzone, prawda? Poza tym, bo te pierwsze odkryte szczątki już też zostały poddane analizom. Tak, pierwsze szczątki już zresztą współpracujące z nami koło naukowe biologów z Uniwersytetu Wrocławskiego dziewczyny wykonały. Jesteśmy za połową już tych wszystkich analiz. Teraz czekają właśnie z utęsknieniem, aż dostaną ich, zobaczą, jaka tajemnica tutaj może nas czekać. Wszystkie były przebadane pod względem antropologicznym, pod względem w przypadłości, czyli patologii, złamań, zwichnięć, coś, co pozostaje rzeczywiście na kości, widoczne. Zostały pobrane próby również do badań DNA, do izotopów strontu, a te badania nam oczywiście powiedzą więcej izotop strontu. Czy dzisiaj już jakieś wnioski właśnie można wyciągać? Nie, na razie jeszcze nie. No oprócz tego, że są osoby dorosłe, w większości, w kilku przypadkach to były dzieciaki, dzieciaki takie 6, 12, kobieta w ciąży, młoda osoba do 25 roku życia, no i też osoby starsze, osoby takie 50 plus, 60 do senilisów, czyli do 70, co też jest wyjątkowe, bo nie za dużo mamy takich przypadków senilis, gdzie odnajdujemy je rzeczywiście, bo ludzie w tym okresie, czyli w XIII wieku umierali, no nie zawsze dożywając tego takiego sędziwego 70 czy 80 lat, jak to jest za naszych czasów. Też liczy się w dieta, liczą się przebyte choroby, a to z kolei też nam zostanie wyjaśnione przy badaniach strontu, bo to nam odpowie na pytanie, skąd ta osoba pochodziła. Jak zrobimy dietę, to będziemy wiedzieć, czy co jedli tak naprawdę, na co byli uczuleni. No i w przypadku osób tych, jak tutaj, pochowanych w podwójnie, czyli w jednym grobie dwie osoby, możemy sprawdzić stopień pokrewieństwa, a to z kolei wyjaśni nam, czy przypadkiem jakaś tutaj nie zaszła zmiana, no bo to też może być różnie, dlaczego oni tak zostali pochowani. Ale to już będziemy wiedzieć po dalszych analizach. Na początku, kiedy się spotkaliśmy, mówiła Pani o tym, że liczy na to, że zobaczy Pani w cudzysłowie to okno na drugi świat. Czyli to wejście, które ewentualnie wskazywałoby, dlaczego wewnątrz katedry, o czym już jest wiadome, też znajduje się mnóstwo szczątków, mnóstwo kości. No wiemy już, że to nie jest takie proste, ponieważ są dwie hipotezy architektoniczne właściwie. Te hipotezy dotyczą tego, że okno może znajdować się w tej części nadbudowanej, tak, czyli nad obecnym poziomem w posadzki, a z drugiej strony mogło ono zostać zamurowane. Zresztą my się spodziewamy okna dużego, tak? Bo mówiąc okno, to mamy wrażenie, że to jest okno, przez które będziemy mogli wejść. A okazuje się, że to okienko krypty mogło mieć ewentualnie szerokość dwóch cegieł i przez to okienko wrzucano te szczątki, które znaleziono tutaj podczas kopania pod nowy pochówek miejsca. Więc to nie musiało być wejście takie, przez które my się jako dorosły człowiek przejdziemy. To mogło być niewielki taki lufcik, przez który też wrzucano. Więc tu to na dwie cegły, to w miejscu, gdzie wydaje nam się, że zostało to nadbudowane, to okno może się znajdować, ale zostało zamurowane. Pani doktor, 50 dni prac za Państwem, za ekipą. Czy tam jest jeszcze pracy na kolejnych 50 dni? Ależ oczywiście. No gdybyśmy się przesunęli troszeczkę dalej, to kolejne pochówki byłyby, bo jesteśmy na cmentarzu, więc tutaj już wiemy, jaki jest układ, wiemy, do jakiej głębokości możemy się spodziewać. Czy coś jest pod spodem? Ponieważ my zastanawialiśmy się, co było przed cmentarzem, czy zlokowano tutaj cokolwiek. I na razie te nawarstwienia piasku i gliny sugerują nam, że cmentarz został założony przy kościele i to wszystko. Natomiast naszym zadaniem jest jeszcze sprawdzenie fundamentów i przekopanie się co najmniej przez 50 cm jeszcze, żeby właśnie sprawdzić, czy to nie jest tak zwany calec pozorny. Czyli nam się wydaje, że tam już nic nie ma, a pod spodem mogą być nawarstwienia związane chociażby z charakterem miasta, z jakimś handlem, z jakąś wymianą. Mógł funkcjonować tutaj targ, więc to też nam wyjdzie w materiale archeologicznym. Ale to jeszcze przed nami. Nie praca na wakacje jeszcze? No, czy przerwa wakacyjna? Przez parę dni jeszcze będziemy tutaj pracować, z przerwami oczywiście, z tego względu, że też kończymy już i w część naszych pracowników
odpoczywa. Ale chcemy zakończyć wykop i mieć tą sprawę zamkniętą, przejść na kolejny etap. A jaki to jest etap, to zobaczymy. No i my oczywiście też będziemy wraz z ekipą opolskich archeologów śledzić to wydarzenie. Niezwykle ważne także przecież dla odtworzenia w pewien sposób, pani doktor, też historii przecież miasta. Opowiadamy historię cały czas o Opolu, więc tylko i wyłącznie Opole obecnie i historia o nim. Ta wykopana z ziemi, ta najstarsza i najbardziej ciekawa, bo nieznana. A zatem zapraszamy Państwa, będziemy wspólnie z ekipą archeologów co pewien czas starali się Państwu przekazać te najnowsze informacje o tym, jak wyglądają te prace na bieżąco.